Ang Nai Mun to środkowa brama pomiędzy Gwang Hwa Mun, główną bramą, i Goin Jong Mun, główna brama Goin Jong Yeon. Jest to budynek drewniany, piętrowy, posiadający trzy pokoje od frontu i dwa pokoje od strony. Odbudowano go w 1867 roku, a następnie rozebrano na początku lat 1910 w japońskim okresie kolonialnym oraz generalny rząd Joseon na jego miejscu wzniesiono budynek. Dzięki projektowi renowacji pałacu Gyeongbokgung rozebrano stary budynek generalnego gubernatorstwa i przeprowadzono prace restauratorskie, rozpoczęło się i zakończyło w 2001 roku. Jeśli zajrzysz do pałacu Gyeongbokgung od centrum Ang Nai Mun Gate, możesz zobaczyć Goin Jong Mun Gate i Goin Jong Yeon Hall stojący w linii prostej po minięciu Yongye Most. Ponadto Song Jong Yeon, Gang Nayong Yeon i Gyote Yeon za Goin Jong Mun są ułożone w linii prostej, chociaż nie są widoczne, ponieważ są zasłonięte przez Goin Jong Yeon. Jednak księżyc Gwang Hwa, o którym można powiedzieć, że jest główną bramą pałac Gyeongbokgung, był przewrócony na bok do grudnia 2006 roku. Stało się tak, ponieważ prezydent Park Chung-hee odrestaurował budynek, który został zburzony podczas japońskich rządów kolonialnych, aby zbudować Japończyków Generalnego Rządu Korei, i przebudował go tak, aby pasował do Joseon budynek Generalnego Rządu, a nie jego pierwotna lokalizacja. Stary księżyc Gwang Hwa został zburzony i przywrócony na drogę miało to miejsce, gdy King Gojong odbudował go 15 sierpnia 2010 roku, w setną rocznicę traktatu o aneksji Korei i Japonii. Goin Jong Yeon, skarb narodowy, wyznaczony w 1985 roku, to wspaniały budynek z 5 pokojami od frontu oraz 5 pokoi na piętrze bocznym i środkowym. Podobnie jak główna sala głównego pałacu dynastii Joseon, styl budynku należy do późnej dynastii Joseon, a detale dekoracyjne są wyjątkowe. Goin Jong Mun w pałacu Gyeongbokgung i Haeng-gak, skarb, wyznaczony w 1985 roku, to trzypokojowy, wysoki budynek z dachem od frontu. Po lewej i prawej stronie Goin Jong Mun są połączone pawilony otaczające Goin Jong Yeon. Kiang Horu, skarb narodowy, wyznaczony w 1985 roku, to wspaniały budynek pawilonu z 7 pokojami od frontu i 5 pomieszczeń po bokach. Niższe piętro ma kwadratowe kamienne filary i na piętrze znajdują się balustrady ze wszystkich stron i drewniane słupy. W pobliżu wykopano duży kwadratowy staw i 3 kamienie zbudowano mosty po prawej stronie. Jest to obecnie największy budynek pawilonu w kraju. Hayang Won Jong to sześciokątny pawilon położony po środku stawu i połączony drewnianym drewnem most. Jednym z nich jest Yak Yang Yeon, skarb wyznaczony w 1985 roku. Budynki mieszkalne oraz wzór 10 symboli długowieczności przedstawionej na kominie 10 Yang śpiewał Saengs, skarb, wyznaczony w 1985 roku. Yak Yang Yeon w pałacu Gyeongbokgung, specjalna notatka. Góra Amishan, położona na północ od Song Jong Yeon, zachowuje wygląd ogrodu w stylu koreańskim. Z kilkoma poziomami kompozycji kwiatowych i drzew i dziwne kamienie pomiędzy, przyciągające uwagę i okazywanie harmonii ze zmianami pór roku.